Przedstawiciele tarnowskich struktur Prawa i Sprawiedliwości wyrazili dziś zaniepokojenie i zdziwienie brakiem zaproszenia dla starosty tarnowskiego i niektórych wójtów oraz burmistrzów ze środowiska PiS-u na spotkanie o tematyce związanej z możliwościami pozyskania funduszy unijnych. Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości twierdzą, że zostali tym samym pominięci przez koalicję PO i PSL. Zaniepokoiła nas informacja o spotkaniu w dniu 7-8 stycznia w Krynicy. Według naszej informacji i według strony internetowej Urzędu Marszałkowskiego organizowanej przez Urząd Marszałkowski. Jest to o tyle niepokojące, że to już jest druga taka sytuacja, gdzie spotkanie, które myśmy chcieli również zorganizować z wójtami, burmistrzami całego powiatu tarnowskiego, jest organizowane w tym samym terminie przez Urząd Marszałkowski. Unia przeznacza pieniądze nie dla partyjnych działaczy, ale Unia przeznacza pieniądze dla samorządów i mają służyć Polsce, Polakom przede wszystkim. Urząd Marszałkowski szybko wydał oświadczenie, w którym informuje, że nie był organizatorem konferencji szkoleniowej, która odbyła się w Krynicy. Spotkanie mieli zorganizować wójtowie i burmistrzowie powiatu tarnowskiego zrzeszeni w lokalnej grupie działania Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju. Nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich. Zaufaj nam i sprawdź swój samochód na jednej z najnowocześniejszych stacji diagnostycznych w mieście. MPK. Ponad 100 lat w biznesie motoryzacyjnym. Doświadczenie, które procentuje.